Tak jest, o wyborach trochę powiemy dzisiaj jak najbardziej, ale najpierw nieco inny temat. Jan Śpiewak naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, ciebie, państwa. Tak, i radiosłuchaczy. To panie doktorze, Janusz Palikot, jego spółka, a dokładnie osoba, która zarządza jego spółką, czy ją w tej chwili naprawia, pokazała bilans finansowy różnych spółek Janusza Palikota, no i wynika z tego, że zadłużenie jest spore, a do tego jeszcze są chwilówki pobrane, żeby to wszystko pilotować. Jaka jest właściwie taka faktyczna, to muszę powiedzieć naprawdę, jaka jest sytuacja biznesu Janusza Palikota? No ja już tutaj uchodzę za palikotologa po prostu. Ja oczywiście nie jestem ekonomistą, tylko doktorem ekonomii, tylko doktorem socjologii, ale wiem, ekonomia to nauka społeczna, no i umiemy czytać dokumenty. To faktycznie Marek Maślanka opublikował na LinkedInie audyt, chociaż audytem takim praktycznym nazwać go tego dokumentu nie można. 9 stron. No, 9-10 stron, to jest bardziej analiza biznesowa. Co ciekawe, Marek Maślanka mówił, że ten audyt to opublikuje już chyba z miesiąc temu. Wielokrotnie na Twitterze. W czerwcu zapowiadał. Tak, w czerwcu zapowiadał, miał być w lipcu, no jest, wiemy, który dzisiaj jest września, więc długo ten termin odwlekano. Z tego, co słyszałem nieoficjalnie, to wynikało z tego, no, że nie jest łatwo się połapać w tym, co się dzieje w tym biznesie Palikota. Tam jest bardzo dużo różnych spółek pozakładanych. Dziesiątki spółek. Dziesiątek spółek, no ale obraz tego jest dość tragiczny, tak. Spółka jest, czy ta sieć spółek jest zadłużona na 175 milionów złotych. I właśnie Marek Maślanka wskazuje cztery główne źródła zadłużenia i jednym z nich, z tych głównych, czterech głównych źródeł są pożyczki brane no, na oprocentowanie rzędu 240% w skali roku. Nie wiemy do końca, jak duże są te kwoty, no ale jaki biznes finansuje się w chwilówkach. To jest jeszcze lepsze, bo to jest kredyt, który zdaje się jest co miesiąc się nalicza procenty, 20% miesięcznie. Tak, znaczy to są jakieś kosmiczne absolutnie kwoty, ale też pozyskanie innych kapitału w inny sposób, tam też jest bardzo drogie. Te oprocentowanie razem z marżami wynosi często gęsto po 20% rocznie i więcej, więc to są ogromne, gigantyczne kwoty tak naprawdę, nawet przy tak wysokiej inflacji, jaką mamy. No i koszt obsługi, pośrednictwo tego wszystkiego, no każą zadać sobie pytanie, no co tam się tak naprawdę dzieje. A z drugiej strony... I już wiemy, po wczorajszym dniu, kiedy zobaczyłeś te 9 stron, bo ostatnia strona jest pusta, ale liczby było równo 10, 9 stron takiego druku, takich zestawień, mało tam jest tabel, dużo tam jest opisowych zdań, to ty już wiesz, no co robił Janusz Palikot? Nie wiemy tak naprawdę. Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki, bo też ten gagatek na nas nam umyka, też do końca nie wiemy, jakie jest zaangażowanie Kuby Wojewódzkiego. Jest we władzach jednej spółki. I udziałowcem też na pewno jest też jednej spółki. Tam są różne formy właśnie tego długu. Część to są akcje, część to są obligacje, część to są właśnie pożyczki. Nie mamy do końca świadomości. Maślanka pisze, że dochody, czy też przychody, też nie wiemy do końca, chyba raczej chodzi o przychody, są spółki, są na poziomie 5 milionów złotych miesięcznie. No jeśli odejmiemy od tego koszta, ile tego zysku tak naprawdę spółka wypracowuje? Tego nie podał, czy ona idzie na stracie, czy idzie na zysku, tego też pan Maślanka nie pokazał. Nie wiemy, absolutnie tego nic nie wiemy tak naprawdę. No wynika z tego, że no, sytuacja spółki jest bardzo zła i raczej no, z tego, co czytałem opinie analityków biznesowych, chociaż oczywiście oni też mają swoje opinie i swoje antypatie i sympatie, no wynika, że raczej takiej spółki się łatwo uratować nie będzie dało, tak? Nie wiemy, ile jest tam tak naprawdę twardych jakichś aktywów, ile one są warte, ile ten browar jest warty, no. Wszystko to jest bardzo, bardzo niejasne, ale wiemy jedno i dla mnie to jest naprawdę najbardziej poruszające, że Janusz Palikot wraz, no cała ta spółka jego nie wypłaciła pensji pracownikom. Pensje zalegają już od, niektórzy pracownicy dostali pieniędzy od marca. Mowa jest o, Maślanka wskazuje, że to są 2 miliony złotych. 200 tysięcy za marzec, 322 za kwiecień, 398 tysięcy złotych zaległości wobec pracowników za maj i 1 070 000 za czerwiec. No tak, czyli te długi rosną. Mamy lipca i sierpnia. Tak? No dokładnie. A za chwilę mamy 10. Ale dostałem wiadomość właśnie od
pracowników spółki, którzy zostali zwolnieni, bo Janusz Palikot na początku miesiąca zamknął pozostałe ostatnie 3 sklepy, które posiadał, które sprzedawały ten jego browar, i z tej wiadomości wynika, że 70 osób zostało na lodzie, 70 osób nie dostało pensji za lipiec i czerwiec, więc pytanie co z sierpniem, no te sumy są olbrzymie, a jednocześnie zarówno Janusz Palikot, jak i Kuba Wojewódzki no chwalą się swoim luksusowym życiem, tonął w przepychu i luksusach. Kuba Wojewódzki no, kupi sobie właśnie nowe Porsche, czy tam Lamborghini, czy jak... To chyba za 1 000 000 złotych? Tak, no jakieś kosmiczne kwoty, a nie mają pensji, nie mają na pieniędzy na pensję swoim pracownikom, którzy, przypomnę, często pracowali za minimalną krajową u Palikota. Za czerwiec zalegają 1 000 000, to w sam raz na samochód Wojewódzkiego. Jakby rachunek się zgadza, niemalże to do joty. Jeśli to jest czerwiec, jest 1 000 000, no to lipiec może być 2 000 000, tak? Znaczy, to jaka to jest spółka, która nie jest w stanie opłacać, już nawet nie mówię o tych inwestorach, tylko mówię o pracownikach, którzy... Okej, a może ty się pastwisz nad Januszem Palikotem? No nie udał mu się biznes, to się zdarza. Bardzo chciał, bardzo się starał, robił wszystko, co mógł. No plajta, to się w kapitalizmie zdarza na wolnym rynku. No tutaj są dwie rzeczy, tak? Po pierwsze, ja wszedłem na... On jest biedny, pokrzywdzony. Ja wszedłem, że tak powiem, na ścieżkę debaty, czy dyskusji, czy konfliktu wręcz z Januszem Palikotem, tak? Bo przypomnijmy, że Janusz Palikot pozwał mnie cywilnie na 100 tysięcy złotych i teraz jeszcze pozwał mnie w ostatnim czasie na kolejne pieniądze, ale w tym sposób karny, tak? Czyli mam dwie sprawy wytoczone przez Janusza Palikota. Janusz Palikot wziął sobie adwokata Platformy, Jacka Dubois, no takiego bardzo znanego adwokata, który no, jest takim zaufanym adwokatem Platformy Obywatelskiej. Ale od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że Palikot i Wojewódzki reklamowali alkohol dzieciom. I to jest bezsprzeczny fakt. Sąd zresztą potwierdził te zarzuty, tak? Zostali skazani w trybie zaocznym. No bo taki był target, że to było dla bardzo młodych ludzi kierowane. I piwo, i wódka, że to miało być wszystko w takim nurcie, takim sosie właśnie nastolatkowym. Okropny, obrzydliwy, niemoralny biznes, jak wskazał sąd, kryminalny. Ale druga rzecz, która tutaj przychodzi jeszcze jest tak, no że jakby Palikot pożyczał, szczególnie w tym ostatnim okresie, w tym ostatnim roku, znając już sytuację spółki, tak, że ta sytuacja była fatalna, że ta sytuacja była absolutnie, spółka była niewypłacalna, tak, zalegała miesiącami pracownikom, on wciąż organizował kolejne zbiórki i naciągał ludzi na pożyczki. I teraz pytanie jest takie, czy to było oszustwo? Bo jeśli to było oszustwo, no to mamy do czynienia już z zarzutami kolejnymi kryminalnymi, to już nie są tylko cywilne sprawy, tylko to już zahacza o no, taki kształt geometryczny, który... Piramida. I o tym bardzo mocno się sprzecza Janusz Palikot na swoim Instagramie, siedząc w lnianej koszuli na Suwalszczyźnie z takim stylizowanym na stary albo starym stołem. Mówi, nieprawda. Wtedy była piramida, ja brał pieniądze i z nich finansował wypłaty i tak w kółko, a ja te pieniądze zainwestowałem w destylarnię, w linię, żeby alkohol był żeby można było robić bezalkoholowe piwo i inne trunki. W firmę zainwestowałem. No ja rozmawiałem z prawnikami, jeśli chodzi o piramidy finansowe, to rzadko jest tak, że ludzie zakładają piramidę finansową, myśląc, że to będzie piramida finansowa. Zazwyczaj myślą, że to jest legitny biznes, prawdziwy biznes, który będzie przynosić dochody. I tak zresztą nawet taki Madoff, który był przecież twórcą jednej z najsłynniejszych piramid finansowych na świecie, no on też tak zaczynał, myśląc, że będzie prawdziwym inwestorem, tylko w pewnym momencie ten biznes gdzieś tam się sypie i zaczynasz prowadzić ten biznes w sposób kryminalny, w sposób oszukańczy. I tutaj jest zadanie dla prokuratury, żeby tę sprawę wyjaśnić. Na pewno jest zadanie dla instytucji finansowych. Pytanie, co one robią? No i pytanie, co inwestorzy z tym zrobią, tak? Z tego, co słyszałem, już jakieś zawiadomienia do prokuratury zostały na Janusza Palikota złożone, ale to wymaga weryfikacji. No tutaj jest praca dla dziennikarzy, więc niewykluczone, że to może się dla niego skończyć poważnie, ale Janusz Palikot zawsze spadał na 4 łapy. No to jest człowiek, który, przypomnę, miał zarzuty za... Znaczy, była śledztwo prowadzone, on chyba w końcu zarzutów nawet nie dostał, tak, za wyprowadzanie pieniędzy z partii Palikota, tam miałby powstać system informatyczny, który nigdy nie powstał, stworzył go tam chyba syn księgowej, no tego typu sytuacje, spierał się, był bardzo przyznany proces z jego byłą żoną, która zarzucała mu wyprowadzanie pieniędzy na wyspy, na Karaiby, więc ten taki nieprzyjemny odór się ciągnie za Januszem Palikotem, zresztą w internecie jest mnóstwo opinii, informacji o tym, jak Janusz Palikot nie wypłaca pieniędzy
swoim kontrahentom. Okej, ostatnia rozmowa, którą przeprowadziliśmy na ten temat, no wtedy mieliśmy dużo spekulacji, teraz mamy mniej więcej, czyli mamy jakieś podstawy w danych. Wtedy szacowaliśmy zadłużenie na 200 milionów, niewiele żeśmy się przestrzelili, bo to jest prawie 180 milionów. Ile tam jest osób takich, no rzeczywiście, którzy się dali nabrać, dali się wyrobić, dali oszukani przez Janusza Palikota, czy się w cudzysłowie oszukani? To są tysiące osób, tak? Znaczy my nie znamy do końca tej skali, bo też nie Maślanka też tego nie informuje, no ale wiemy, że na te bunty Palikota, na te skarby z Palikota są jeszcze jakieś tokeny Palikota, no to są... Tak, tokenizacja łyski, nie mam pojęcia o co to, nie wiem, czy to... No rząd... właśnie, jakby na tym to polega, ty nie masz pojęcia, on pewnie też nie ma pojęcia, ale kasa trafiła tam, gdzie miała trafić zapewne. Więc... Janusz Palikot mówi, że to jest cudowne, Polska jest cudowny kraj, bo tak wiele osób zainwestowało w tak nowoczesny i nieoczywisty instrument finansowy, jakim jest tokenizacja łyski, no, dla mnie... i że kupili token, na który jest... Nie wiem, w sensie to brzmi dziwnie. No nie, to brzmi bardzo dziwnie, tak? Bo to chodzi o to, czy oni kupili whisky, czy kupili token? Chodzi o to, że oni kupują jakby obietnicę tego, że mają jakąś beczkę whisky i tą beczkę whisky będą mogli potem odsprzedać Palikotowi za 2 lata albo coś tam, ale nikt tak naprawdę nie wie, czy te beczki są... Istnieją, tak, jest jakiś kawałek, jak rozumiem, kodu cyfrowego. Tak, no, tego nie ma. Nie wiem, no mam nadzieję, naprawdę. Pytanie jest, co robi Urząd Ochrony Konsumenta i co robi KNF? Co robi KNF, tak? Więc jakby, czy mamy do czynienia znowu z sytuacją, w której cała Polska przygląda się kolejnej wielkiej aferze gospodarczej i tak naprawdę my sobie tutaj rozmawiamy w studio, a służby śpią i mówią, że to nie nasz problem, tylko zrzucają je i tak dalej. I za 3 lata będziemy mieć jakąś kolejną komisję śledczą w sprawie tego, co tam się działo i znowu będziemy, a jak to jest możliwe, że coś takiego się wydarzyło? No nie wiem, jak to jest możliwe, może weźcie się do roboty, to coś wam płacimy chyba. Kuba Wojewódzki powiedział, że tak przynajmniej się pokątnie mówi, że dzięki temu interesowi będzie ustawiony na 2 pokolenia w przód, że on, jego dzieci, jego wnuk, jak rozumiem, będą musiały pracować. Ale jak on ma dzieci, więc dla mnie to też jest taka jakby, o co chodzi, nie? Że jakby bezdzietny człowiek mówi, to też ta chciwość nieprawdopodobna tych ludzi, tak? Którzy myślą, że będą żyli chyba wiecznie czy coś, no ja nie mam pojęcia, no. Ale no to pokazuje, no, takie demoralizację tych elit III RP, no i myślę, że Palikot i Wojewódzki, no to są takie symbole właśnie tego, tej liberalnej, uśmiechniętej Polski, która sprzeda daje wódkę dzieciom i jeszcze tutaj naciąga inwestorów na gruby hajs i pławi się w luksusach, a jednocześnie nie wypłaca pensji pracownikom. No to jest ciekawe, że dookoła Palikota zrobiło się cicho. Udało mu się przeczekać temat i w sierpniu już tych informacji w prasie było mało. Palikocie się nie mówiło, teraz mamy ten raport, to znowu będą pytania, znowu będzie takie dociekanie, co się właściwie stało i co Janusz Palikot zrobił z tą całą kasą, którą od ludzi pożyczył. No, porzucił 150 milionów złotych no, tego nie ma w tej firmie tam. No nie ma. Czekamy, ja tutaj zachęcam wszystkich inwestorów, no bo tak naprawdę od nich to dzisiaj zależy. Pracownicy są w trudnej sytuacji, bo oni mogą wejść do sądu pracy, tak? No niestety kradzież pensji nie jest kradzieżą w świetle kodeksu karnego, tak? To nie jest, trzeba iść do inspekcji pracy, założyć sprawę w sądzie pracy, ale to niestety nie jest sprawa karna. Tymczasem inwestorzy, którzy pożyczyli pieniądze Palikotowi i mają powody sądzić, że to było oszustwo, mają podstawy do tego, żeby pójść do prokuratury. I zachęcam wszystkich inwestorów, żeby nie czekali, nie zwlekali, tylko po pierwsze pozywali Palikota, a po drugie zgłaszali się do prokuratury i informowali o swoich wątpliwościach, żeby faktycznie instytucje zaczęły działać i żeby ta sprawa znowu nie skończyła się na niczym, bo być może będzie tak, że ci grubi inwestorzy, którzy tam dali największą kasę, swoje wyciągną, jak to zwykle w takich postępowaniach upadłościowych jest, tak? Wiem, jak działają syndycy w Polsce, jak jest to nietransparentne. No ostatnio też afery w sądzie upadłościowym w Warszawie, w Opolu, były dość rozliczne. No ja też to przeżywałem, jeśli chodzi o Śródmiejską Spółdzielnię Mieszkaniową, gdzie syndyk de facto wyprowadzał za pomocą różnych dziwnych usług gigantyczne pieniądze i tak naprawdę ludzie... A pracownicy swoich pensji, a już powiedzieliśmy, jest no, 2 miliony. Tylko do końca czerwca 2 miliony zaległości. Na końcu właśnie ci ludzie pożyczyli 30 tysięcy złotych, 40 tysięcy złotych Palikotowi. Ci pracownicy, którzy zarabiali minimalną, nic nie dostaną. Grube ryby wyjdą na swoje. No pan Maślanka tam, ta jest grupa, która pożyczyła 100 milionów. I oni, jak rozumiem, teraz mają wgląd w realną sytuację firmy, a ci mniejsi... No właśnie, więc to jest... Będą czekać. No czyli tak zwany socjalizm dla bogatych, a kapitalizm dla ubogich, jak to mawiamy. Prywatyzowanie zysków, ale dokładnie upublicznienie tak. Strat. No dobrze, zobaczymy, jaki będzie los manufaktury wódki, pewnie piwa, wódki i wina, chyba tak jest dokładnie, to się nazywa, i tęczynek okowita i cała inna wianuszka, jak powiedzieliśmy dzisiaj. Chipsy Buch też były, tak. Widziałem 2 miliony złotych, a najśmieszniejsze jest to, że część tych pożyczek była jakby
poręczenie za tym pożyczkami był znak towarowy, który został wyceniony przez jakąś firmę dość dla mnie nietransparentną na 30 parę milionów złotych, tak. Że wyjebonko było, jest wart, marka tak. Wyjebonko jest warta 30 parę milionów złotych. Dlaczego Bareja nie żyje po prostu, bo to naprawdę jest wyjebonko na 35 milionów. I może teraz każdy z pracowników zamiast pensji dostanie dokładnie. Winietkę. Logo, naklejką. Który jest wart, jak rozumiem, jakąś albo część chłopi pańszczyźniani po prostu zostaną tam kegi z browarem i do widzenia. I a chociaż tego produktu też chyba nie jest za dużo, bo tam czytam, że wcale, że tam... Tak, że on nie ruchomił nawet produkcji wódki w tym browarze. Nie ruchomił, wszystko jest... ściągał z zewnątrz, produkcja po prostu... browaru na 20%. No, albo skrajny dyletant, albo no niestety dochodziło tam do czynów kryminalnych. Albo wiedział, co robi. No, teraz pojechał, widziałem na na Instagramie, a podaj mi moją komórkę, bo ja na komputerze nie mam zainstalowanego Instagrama, a nie chciałbym pana Janusza Polikota w żaden sposób oczernić. Radiosłuchacze to wiedzą, także nasi widzowie, żeby ja oczywiście pałam pełną oczywiście sympatią do Janusza Polikota i nie chciałbym mu żadnej najmniejszej krzywdy zrobić, dlatego sprawdzę na moim Instagramie, czy to prawda, że on pojechał sobie przed sekundą do jakiegoś rajskiego coś, a jest gdzieś. Gdzieś jest, ale to chyba nie są tropiki, nie. Nie, to Polska. Nie, to Polska. Dzień dobry, tropikalna pogoda w Lublinie. No nie, czyli Janusz Polikot, no już bym go oczernił, a on siedzi sobie w Polsce na Suwalszczyźnie i tam nagrywa filmiki, jak robi sałatki na przykład. I się upija, więc świetny wzorzec dla nie wygląda na osobę, która jest winna pracownikom przynajmniej 2 miliony złotych. Jan Śpiewak naszym gościem. Dobrze, to już zostawmy Janusza Polikota. Przejdźmy do bieżącej polityki, bo też się obserwujesz, to jest w końcu odyseja wyborcza. Mamy propozycje programowe PiS-u, bo musimy je omówić, bo innych propozycji nie bardzo jest. Jest trochę lewicowych propozycji, ale Platforma milczy jak na razie do soboty. PiS proponuje po pierwsze rewitalizację Wielkiej Płyty, a po drugie dzisiaj propozycja, żeby 2/3 produktów sezonowych było z lokalnych, od lokalnych produktów w supermarketach. Co Jan Śpiewak o tym myśli? Jeśli chodzi o Wielką Płytę, no to faktycznie Wielka Płyta już od jakiegoś czasu się modernizuje. Tam, gdzie są, szczególnie tam, gdzie są duże spółdzielnie, gdzie są, no jest no duży, że tak powiem, są fundusze remontowe i tak dalej, no to już się dzieje, tak? Więc jakby... Prawdopodobnie... Ja sam mieszkałem na osiedlu z Wielkiej Płyty 13 lat i tam jakieś remonty były, ale przydałoby się duży remont. Rozbawiło mnie to, że PiS chce zazieleniać te osiedla. Naprawdę w Warszawie gdzieś rokuje zieleni, się, to nie na Wielkiej przydałoby Płycie. Przydałoby się na nowych osiedlach zieleń. Faktycznie te osiedla z Wielkiej Płyty, one były dobrze projektowane. No tam chodziło o człowieka, a nie o zysk. No właśnie problem głównie jest właśnie z no, ciepłotą tych budynków i często z akustyką. Ale faktycznie no, takie inwestycje w Wielką Płytę, gdzie mieszka, przypomnę, no, szacunki są różne od 8 nawet do 12 milionów Polaków, tak? To jest 1/5 zasobu mieszkaniowego kraju, no to są gigantyczne liczby mieszkań i Polaków, którzy naprawdę dzięki Wielkiej Płycie no, mają dach nad głową. Te inwestycje są faktycznie w termomodernizację, w panele fotowoltaiczne, zadbanie o tą przestrzeń, która dookoła jest, są na pewno odświeżenie bardzo wskazane. Elewacji, bo... Absolutnie, tak. Tutaj też szczególnie chodzi o tych tak zwanych więźniów czwartego piętra, którzy są no, często osoby niepełnosprawne czy starsze, no, że one już są na tych czwartych piętrach. Okej, tylko czy wierzyć PiS-owi, bo ja pamiętam sam program, który był właśnie... 4 lata temu ogłaszali podobny bardzo. Podobny wtedy ministrem gospodarki był Jerzy Kwieciński. On miał taki program, żeby uwolnić więźniów czwartego piętra tak, i żeby tak, budować tak, te windy tak. W czteropiętrowcach. Jakoś szału, no ja mieszkałem, powiem szczerze, na Bruna w Warszawie. Jest taka mała uliczka, tam są takie wysokie bloki, w których ja mieszkałem i takie się czteropiętrowe. Ja tam żadnej nowej windy no przez 8 lat tak. Rządów PiS-u nie uświadczyłem. No więc ja tutaj miałem taki pomysł, który zresztą jest technicznie wykonalny, no że może fajnie by było na przykład w zamian za budowę tych wind w tych niższych blokach, nie wiem, dobudować jedno piętro, żeby trochę dogęścić miasta, żeby z jednej strony spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe miały dodatkowy zasób, który mogą dysponować,
mieszkać, ale też na przykład, żeby podmioty publiczne też mogły mieć mieszkania komunalne, tak, żeby to był jakiś taki trochę tak, że to byłby, przepraszam, biznes, tak, i gdzie jedno się, ludzie to robią, bo to się po prostu opłaca, bo mamy deficyt mieszkań i wiem, że te bloki z wielkiej płyty, one są konstrukcyjnie bardzo wytrzymałe, to są bardzo dobre konstrukcje, zresztą jak teraz jest wojna w Ukrainie, no to jak dostanie rakietą taki płyt z wielkiej płyty, no to tam poszpachlują, wyszpachlują, jest do użytkowania. Myślę, że jakby rakietą trafił polski blok spadodeweloperki, to byśmy niestety nie było co zbierać. To tak? Prawda, chociaż też, tak jak powiedziałem, 13 lat mieszkałem w wielkiej płycie, ma swoje mankamenty. No oczywiście ma, ale to są betonowe płyty. No to są betonowe płyty. No w Prypecie, gdzie od 40 lat nikt nie mieszka, tak, te bloki stoją, nic się z nimi specjalnie nie dzieje, więc jakby konstrukcyjnie to po prostu jest beton i beton może stać bardzo długo, więc te wszystkie gadanie, że coś na 40 lat było budowane, to są bzdury, to będzie stało jeszcze dłużej niż my wszyscy tutaj żyjemy, więc faktycznie... Ale akustyka jest słaba, tak, słychać, no, to się dzieje. Myślę, że kwestia jest kwestia właśnie poprawy akustyki, poprawy ciepłoty tych budynków. To, co mi się nie podoba, no to jest finansowanie mieszkańcom wielkiej płyty parkingów podziemnych, co ogłosił również rząd. No budowa jednego miejsca parkingowego to jest koszt około 100 tysięcy złotych często. No ja pierniczę, no będziemy teraz, nie ma pieniędzy na budowę mieszkań społecznych, a będziemy teraz płacić ludziom po 100 tysięcy złotych, żeby mieli parkingi podziemne. No jakby to jest absurdalne też. My powinniśmy stawiać na absolutną neutralność klimatyczną, czyli wspierać przede wszystkim transport publiczny na polskie autobusy, polskie tramwaje, a nie wspierać przemysł motoryzacyjny, najczęściej niemiecki, który jest napędzany ropą skąd? Od Arabów albo z Rosji. Więc jakby te propozycje, które wspierają naszą zależność od transportu samochodowego, są trzeba uznać za szkodliwe, nie tylko ekologicznie, ale też gospodarczo i społecznie. I też geopolitycznie po prostu, bo zwiększają nasze uzależnienie od krajów ościennych. Wiesz, ja jako osoba, która niedawno to zrobiła prawo jazdy, odkrywam jednak czar wolności. No ja też mam prawo... Myślałem tak jak ty jeszcze parę lat temu, a teraz nie, jednak ja pojechać sobie czasami to jest... Ale jest świetnie, poczucie. Ale jakby nie możemy, te bloki są często położone w bardzo dobrych miejscach. No. Socjaliści o tym pamiętali. I oczywiście problem jest taki, że te miejsca parkingowe zżerają te przestrzenie między blokami, tak? I to faktycznie tutaj trzeba jakoś coś z tym zrobić. No ale odpowiedzią nie jest budowami parkingów podziemnych, tylko lepsza komunikacja publiczna. I też mam takie wrażenie, że jednak duża część ludzi mieszkających na wielkiej płycie, ci te osoby starsze, które tam zamieszkiwały, były w swoich latach 20. czy 30., to one teraz mają po 60, 70, 80 lat i to one najczęściej z tych samochodów nie korzystają. Więc jakby bardzo miarkowane. Więc pytanie jest takie, dla kogo te samochody by miały być. A jeśli chodzi o tą żywność, no to jest oczywiście też bardzo dobry pomysł, który zresztą został chyba zabrany no, z programu Agrounii. No więc pytanie jest takie, że ja się zdziwiłem, jak myślałem, że Michał Kołodziejczak trafi do Platformy, no to oni wyjdą i powiedzą, dzień dobry, hello, mamy taki program, tak? Wspieramy polską żywność, polska żywność ma trafiać do marketów. No problem z tymi marketami jest taki, że te markety nie należą do Polaków, że to są zagraniczne sieci. No poza Dino. Chyba Dino jest polskie i płaci dość dużo podatków. Jak zobaczą państwo sobie taka sieć, jakie podatki płaci, to Dino płaci wyraźnie więcej. Okej, to ja myślę tutaj przede wszystkim o Żabce, Biedronce, Lidlu i faktycznie dobrze by było, no ja by osobiście to bym, to jest oligopol w handlu mamy, tak? Więc dla mnie to jest narzędzie dla urzędu antymonopolowego, którym w mojej ocenie powinien podzielić wszystkie te, znaczy nie, Biedronka powinna zostać podzielona i Żabka moim zdaniem też w ogóle, znaczy to, że nie ma ustawy o franczyzach i jest tak naprawdę system wyzysku żabkowego, gdzie ajenci cierpią pod jarzmem Żabki. Ale chyba Ministerstwo Sprawiedliwości jakiś projekt zgłosiło, oczywiście. Ale zgłosiło, miało być, czy mieli 4 lata na to, żeby ten 8. projekt tego, 8 tak naprawdę, a teraz sobie przypomnieli na koniec, przed kampanią wyborczą, że żeby te franczyzy gdzieś ogarnąć, no bo system jest taki, że po prostu przerzuca się całe ryzyko i odpowiedzialność na tego franczyzobiorcę, a ta Żabka zostaje tylko z czystym zyskiem. Więc to jest oczywiście dobry postulat, no ale no poczynak ich poznacie, tak? Mieli tyle czasu, no to jest... A nie jest absurdalny, nie jest populistyczny, no gdzie na przykład w lutym, jak w lutym zapewnić 2/3 lokalnych warzyw i owoców? To znaczy, że półki będą puste. Znaczy to hasło ładnie brzmi, ale jak się zobaczy szczegóły, to może być turbo populistyczne. Możliwe, ale też sezonowo powinniśmy jeść. No, nie wiem, czy jedzenie awokado przez cały rok, czy jedzenie, nie wiem, no, nie wiem czego, tak, no, bananów przez cały rok i tak dalej, no to jest jakaś taka też zdrowa sytuacja, tak? No myślę, że możesz sezonowo jeść polskie jabłka cały rok, tak? Które sobie gdzieś tam leżą i... Jasne, a z drugiej strony to sobie ceniliśmy w końcu komunizmu, że nie było jednego transportu mandarynek na rok, tylko że te mandarynki są i można je zjeść, no to no sympatyczne to jest, w sumie, prawda? No to jest prawda, no ale też myślę, wydaje, że jakby trochę żeśmy się
za bardzo żeśmy się rozbestwili. A ty postulujesz, żebyśmy właśnie ja jestem, się jak usłyszałem cofnęli. Ostatnio, jestem socjalistą od postu, tak słyszałem, że jestem, że Konfederacja to jest partia karnawału, a ja jestem tym od tak. postu, co każe wszystkim tylko zakazy i ograniczenia, no ale taka jest prawda, no wszyscy musimy się trochę powstrzymać z tą konsumpcją, bo planeta płonie, no zresztą widziałem, że na przykład zbiory oliwek w Hiszpanii są o połowę mniejsze w tym roku, bo była taka susza, że po prostu i za moment tych rzeczy po prostu też fizycznie po prostu nie będzie, no bo będzie po prostu nie będzie te obszary, które no zawsze nas żywiły właśnie zimą na te wszystkie frykasy, no po prostu tam są taki deficyt wody będzie, że i tak te rzeczy do nas nie będą przypływać albo będą koszmarnie drogie. No ja wiem, bo cała elita też dba o tą planetę. Pani Przetakiewicz też bardzo walczy o klimat. Pojechała dyskutować o tym, jak zwalczać rozwój klimatyczny na forum w Karpaczu helikopterem. No tak, no to jest tak samo jak ta Rozenek, która, nie Rozenek, tylko Kinga Ruzin, która też uchodzi za wielką eko-influencerkę, latała helikopterem nad Hawajami, które zresztą spłonęły niedawno, szukając domu. No więc jakby kluczowe jest to, żebyśmy z jednej strony ograniczyli oczywiście własne... Bo ty wiesz, że Polacy suma summarum jako społeczeństwo w ostatnich 30 latach...